Dzień dobry, witam na kolejnym wykładzie w gabinecie numizmatycznym Damiana Marciniaka. Tym razem parę słów o dewaluacji monet aleksandryjskich. Przede wszystkim tetradrach aleksandryjskich, ponieważ o brązach nie będziemy tutaj mówić, one są materiałem znacznie trudniejszym. Otóż zasadniczo na początku mennictwa egipskiego w czasach rzymskich, a zatem za Oktawiana Augusta, Wybijano tam przede wszystkim monetę brązową. Od Tyberiusza zaczyna się bicie tetradrachm. Tutaj mamy akurat monetę Tyberiusza z wizerunkiem ubóstwionego już Boga Oktawiana. I owe monety srebrne, owe tetradrachmy od początku były bite z dość słabego srebra, ponieważ ta spora moneta miała być przeliczana na... Jednego denara, na monetę mniejszą znacznie, natomiast bitą z wówczas niemal czystego srebra. Także po reformie denara za Nerona, którą przeprowadzono w 1964 roku, nadal tetradrachmy bite w Aleksandrii były monetami bilonowymi. Tutaj widzimy dość rzadką tetradrachmę z przedstawieniem samego Nerona na rewersie, Nerona w koronie promienistej z legendą PRON, skrót od PRONOIA, odpowiednik łacińskiej PROVIDENTIA, a zatem przezorność, dalekowzroczność, NEU SEBASTU, czyli przezorność Nowego Augusta. No już nie był takim Nowym Augustem wtedy, już sześć lat panował. Niemniej ciągle mamy monetę bilonową. Chociaż, jak widzimy tutaj na wykresie, który przytaczam za książką Christiansena, Coinage in Roman Egypt z 2004 roku, mamy rzeczywiście w 1964 roku pewne tąpnięcie w Rzymie, i trochę wcześniej za Nerona w roku 1957-1958 tąpnięcie w Egipcie. Tetradrachmy. Już wówczas na początku panowania Nerona były wybijane ze słabszego stopu. I o ile mamy tutaj różne wahania w przypadku denara, w Aleksandrii, zasadniczo aż do czasów panowania Marka Aureliusza, moneta była na podobnym poziomie wybijana. Tutaj mamy przykład chociażby bardzo ładnej tetradrachmy. Hadriana z 13 roku jego panowania, a zatem Etus jota Gamma. Eee, I za Commodusa mamy znowu spadek jakości stopu i to spadek dość radykalny. A zatem widzimy, a, że ta moneta już jest w znacznie mniejszym stopniu srebrna, choć może częściowo to wynik nalotu, bo a, ta Tutaj górna powierzchnia wygląda całkiem ładnie. Widzimy tutaj tronującego Zeus'a. I o ile na przestrzeni III wieku mamy szereg i momentów, gdy jakość stopu była pogarszana w przypadku Denara czy później Antoniniana i okresowo była poprawiana w Aleksandrii, Zasadniczo mamy nadal a, dość niski poziom owego stopu, ale, ale dość stabilny. Także jeszcze monety, no chociażby tutaj Klaudiusza II Gockiego, wybitą w drugim roku jego panowania, etus beta, a, czyli między sierpniem roku 269 a sierpniem roku 200. 70. Jeszcze to jest moneta stosunkowo ciężka i jeszcze tam trochę tego srebra jest. Wyraźne tąpnięcie widać natomiast w okresie już panowania probusa i w okresie tetrarchii, kiedy owe tetradrachmy są zauważalnie mniejsze, chociaż i tak jest to mennictwo stabilniejsze w porównaniu z Antoninianami. To widać zwłaszcza w okresie wcześniejszym, w czasach Galiena czy właśnie Klaudiusza Gockiego. Natomiast za bardzo nie widać poprawy jakości Antoniniana w przypadku tetradrachm aleksandryjskich. Nie ma tego przełożenia raczej za Aureliana i Probusa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.